proszę pana, ja tu tylko na szybciutko, 5 minutek tylko chciałam stanąć i już się cofam. Ile osób z niepełnosprawnościami, które mają uprawnienia do tego, żeby parkować na karcie parkingowej, słyszało takie stwierdzenia? Ile z nich musiało spotkać się z tym, że miejsca były, dokładnie te koperty, zajęte przez osoby, które tych uprawnień nie miały? Dlaczego ten temat jest taki ważny? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest osoba z niepełnosprawnością ruchową na wózku, ma też problemy z rękoma, nie ma ich na tyle silnych, żeby móc swobodnie przejść 200, 300, 500 metrów do centrum handlowego czy tam do urzędu. Dlatego też te koperty są umiejscowiane jak najbliżej tych pomieszczeń, żeby osoba mogła sobie swobodnie przemieścić się do niej, miała jak najkrótszy odcinek i jak najmniej musiała się męczyć. Dlatego z tego miejsca apeluję do was, że jeżeli zobaczycie, że na tej kopercie stoi samochód, który nie ma wewnątrz, przed przednią szybą karty, którą wam wcześniej pokazywałam, dzwońcie na policję albo na Straż Miejską i informujecie, że na takiej i takiej ulicy, załóżmy na ulicy Chmielnej, przy na przykład kinie Atlantic, stoi samochód marki Mazda, czerwony, numer rejestracyjny i tutaj podajecie ten numer, który nie ma karty parkingowej i nie jest uprawniony do stania na tej karcie. I tyle. Przede wszystkim ważne jest, żebyście reagowali, żeby nie było społecznego przyzwolenia na to, aby osoby, które nie mają uprawnień, mogły korzystać z tych kart. Bo tak na dobrą sprawę nikt tego nie wymyślił, żeby komuś zaszkodzić, żeby komuś zrobić na złość. To tylko i wyłącznie ma pomóc osobom w ich codziennym funkcjonowaniu. W 2015 roku zmieniły się przepisy i z miliona osób, które były uprawnione do tego, aby parkować na tym miejscu, tylko uwaga, 200 tysięcy osób na chwilę obecną może skorzystać z tego miejsca. A teraz kilka słów o sankcjach, które czekają na osoby, które parkują niezgodnie z przepisami. W momencie, kiedy parkujesz na tej kopercie i nie masz karty parkingowej, to grozi ci 500 zł i 5 punktów karnych. Plus jeszcze trzeba liczyć 400 zł za odholowanie samochodu. Na dzisiaj to tyle. Miało być krótko, zwięźle i na temat. Ja zmykam do domu, bo nie ukrywam, jest mi trochę już chłodno, a dzień zbliża się ku końcowi. Dziękuję, że ze mną jesteś. Oglądasz kanał i go subskrybujesz. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to bardzo Cię zachęcam do tego, bo to jest wyraz Twojego podziękowania za tą moją pracę, którą robię. A dzięki temu też dostaniesz powiadomienie o nowych odcinkach. Do zobaczenia!